was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolve. Gra ze mną Koni. Siemka. I Koni się zastanawiał, o co chodzi z tym 1600 i 2520. Cicho! Cicho! A te levele, które były, to na początku dałem mod, że maksymalny poziom dzikiego dinozaura to jest 1600, ale stwierdziłem, że jest zbyt niski, więc znalazłem, udało mi się naprawić pewien mod i teraz maksymalny poziom dinozaura dzikiego to 2520. No właśnie zastanawiałem się, bo wyszedłem przed bazę znaleźć trochę mięsa, uderzyłem w filmie dwa razy, po czym sprawdziłem, jaki ma poziom i miała 1300 któryś. Zastanawiałem się, o co kurwa chodzi. No, pytałeś się, o co chodzi z tymi poziomami. The fuck? Czyli co, jak ja mam teraz broń, to na przykład ten 200 poziom, to jest gówno, tak? Ale nie, nie, nie. Stary, wiesz, ja szabloznemym 424 poziom pokonałem T-Rexa 890, czy tam 1000 nawet? Ja się boję. No, 1080. Trodon, 1260 poziom Trodon mnie atakuje. To jest chore. W rzeczywistości mieliśmy przejebany z dinozaurami. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że chciałbym z chęcią, żeby coś tak było? I tak zrobiłem właśnie. Ty jesteś nienormalny. Stary, ale wiesz, jak nasze dinozaury cisną? Ja Argentavisem 191 poziom pokonałem tego, Argentavisa 1200. I stwierdziłem, że to jest za mało, dlatego wziąłem 2520. Ale spójrz na to z innej strony, jakbyś usłyszał 2520 poziom, to byś miał jakieś 4000 level prawie. Tylko żebyś musiał oswoić, ty tam, nie wiem, zależy się co, załóżmy na przykład Deli Dinozaurusa to pewnie jest 1000 strzał. Choć nie, może mniej, może z 500. Stary, szablozębny, mam 424 poziom, wiesz ile czasu go oswajałem? Wiesz, że wiadomo, jak dinozaur mama zaraz uśnie, to ucieka. A wiesz, że ja musiałem jeszcze wpieprzyć w niego kilkanaście strzał, żeby usnął i cały czas go goniłem? Bo to dla niego już był niski poziom. I wpieprzyłem w taki 300 poziom, w 280 poziom, wpieprzyłem, jak dobrze pamiętam, jakieś 50 strzał. Aha. Bo raczej trochę więcej, ale zanim się nalatałem, zanim i tak dalej, i tak dalej. Kilka nie trafiłem. Ja goniłem szablozębnego, a Argentavis mnie gonił, dlatego że wziąłem swojego, żeby po prostu latał za mną, gdyby się okazało, że jednak, załóżmy, gdybym potrzebował Argentavisa, żeby go dogonić, bo był szybszy. Dziwne jest to tylko, że mi nie pokazuje, ile mi zebrał mięsa ten Trodon. Może nie zebrało? Nie, zebrało. Dziwne właśnie. Zresztą jak chcesz, to mogę ciebie tepnąć. Na filmiku pokażesz, jakie mam zwierzęta. Bo na swoim filmiku pokazałem, jakie ty masz. Okej, chwilkę, tylko odstawię swój loot, bo pewnie będę musiał zginąć, żeby wrócić, nie? Tak. Okej. Możesz wybrać sobie, od którego byś chciał. Iść pan w piździec. Pokażę ci zdolność mojego Jutylenusa. Dobra, ty patrz. Dobra, możesz tepnąć. No, możesz tepnąć. Który poziom? Ciekawie. Tysięczny? Ty Argentivę pomalowałeś farbami? Tak. Znaczy im komendę wziąłem, żeby wszystkie były takie same. Aha. I zobacz tego, Jutylenusa, jaką ma zdolność. Czekaj. A, to ja je zabijałem. Tyż. Zobacz, automatycznie włącz tryb odwagi. I zobacz. Wszystkie się świecą. No to sztos. 311. I dzięki temu na... Czekaj, na ile jest... Na 25 sekund mają plus 25% do zadawanych obrażeń oraz wytrzymałości.
Wszystkie. Im większy dinozaur, tym więcej trzeba krzyknąć. Tylko że to mu zużywa staminy i na początku miałem go włączonego, ale sporo zżelał. Chociaż sobie miałem od cholery mięsa, więc czemu nie. Dobra, i od kogo chcesz zginąć? Dawaj tym bydlakiem. Którym? Tym. Chodź tu, kurde. Czekaj. Chodź. Chodź. Come to papa. Dobra. A, 18 sekund. Podoba mi się to w nim, że... może wystrzelić się twoje dinozaury. Na 25 sekund. No to sztos. A ciekawe jak się takie dwa spkają. Dużych dinozaurów nie... Duże dinozaury nie uciekają. Większe od niego nie mogą uciec. Czyli T-Rexa nie wystraszy i Spinozaura nie wystraszy. I Giganotozaura... ale chyba roślinne... Czekaj, Brontozaura wystraszy? Nie, też nie, nie, też nie. Znaczy wiadomo, Brontozaur większy, ale zastanawiałem się, bo to roślinożerne. A to może być trochę inaczej z roślinożernymi. No właśnie. Ale chyba nie. Właśnie. Nie powinien. Znaczy Brontozaura to na pewno nie. Ogólnie Utyranus... kontra mniejsze dinozaury... to wygra. Większe szanse ma, że wygra niż Delis dinozaur, niż ten, niż T-Rex lub Spinozaur. Tylko dlatego, że on może wystraszyć. I to jest plus, bo one biegają przez 25 sekund gdziekolwiek. On może je napieprzać. A z kolei z dużymi dinozaurami to Utyranus jest gorszy niż T-Rex i Spinozaur, dlatego że on już ich nie wystraszy, a T-Rex i Spinozaur są statystykami trochę silniejsi. Znaczy takie same mają statystyki, ale szybciej biją. Więc lepsi są. Dobra, to trzeba iść coś poszukać do oswojenia. No. A właśnie. Ten pierwszy mod mi się nie do końca podobał, dlatego że były równe poziomy, w sensie 200, 300, 400, 450, 460, 470, a tutaj można znaleźć 587, coś w tym stylu, że co 10 były tylko levele, a tutaj możesz co 1 znaleźć. Trochę narkotyku stworzyć, skoro 300 poziom na przykład czegoś będziesz chciał się oswoić, ten. No trochę potrzeba. A właśnie, miałem poza odcinkiem oswoić sobie coś. Bo to cholernie długo. Bo tak jak mówiłem, 3 odcinki to by było polowanie na jakiś okaz, żebym nie padł. Jeden odcinek to jest oswajanie. Da, poczekam chwilę, jak będzie dzień. W tym czasie ogarnę nawozy i tak dalej. Raptor 670, któryś tam poziom. To nicki. Masakra. Da, to przyjdź do mnie, jak zobaczysz Alfa Raptora 500... Nie, 800 poziom to. A idź pan... ten kurde. Kurde, więcej nie potrafię powiedzieć, a idzie, no. I tak nasze dinozaury są 10 razy silniejsze. Przecież nasz setny poziom jest siłowo równy 1000 poziomowi. A, 252 poziom znalazłem tego. Tak, miałem coś zmienić, kurde, zapomniałem. To jest moja plaża. Nikt nie będzie zabijać ich.
Dodam. No, 1848 poziom Dilophosaur. No ja nie narzekam. Będziesz swojego takiego dzikusia? Nie lubię takich sobiaków. No po co mi to? Ja już mam 10 dinozaurów. Ja już kilka pozabijałem nawet. Ja te małe dinozaury zabiłem już. I teraz kompi na przykład nie będę miał setny poziom, tylko będę miał kompi 2000 poziom na przykład, tak? Jak znajdę? Na przykład. No to nieźle. Wiesz, takie powyżej 1000 to na 100% nie oswoisz. Dlaczego? No chyba, że chcesz oswajać kilka godzin. Ja bym z chęcią T-Rexa oswoił, bo tutaj jest 588. Para pa pa pa. Zminimalizuję grę, policzę ile strzał muszę wpieprzyć. Okej. Okay. A w sumie nie, bo kiedyś patrzyłem 336 na odcinku. I było od cholery. Ile wychodziło? 2000. Nie pamiętam. Nie, no co ty, ponad 100 chyba. Żeby oswoić 588, bym musiał wpieprzyć z kuszy 357 strzał. A najlepiej bym oswoił Tranquilizerę 128. Dlatego maksymalny poziom normalnie to jest chyba 180. Lub 160. Kurde. Tranków trzeba robić, panie. Popór. Lys Lozalu 756 kontra 84 poziom tego krokodyla. O, nikt tu nie będzie zabijał. Oprócz mnie. Ale co było to u swoich? Argentawie jest 1512, nie dziękuję. Benitki. O Boże. Arno 252. Gdzie mamy jobber?
Pierwszy raz tutaj 252. Ten u mnie, czy u ciebie? U mnie. Dobra, zobaczę. Ile będę go oswajać. Dlaczego go nie wyszukuję? No ja pierdzielę. Mikroraptor, 1512 poziom. Masakra. No szybciej wyszukuj. Dobra. O! Karno, 924 poziom. Ja 36 strzał na 252. Dobra, 337. 377. Dobra, primit potrzebuję. I 36, dobra. Lipa. Dobra, trzeba się przygotować. Poziom T-Rexa, kurde. A to który poziom będziesz, co tam ostają? 252, karno. T-Rexa, a karno. Bo ja mam 160, któryś tam poziom T-Rexa. 168. Troszkę Lipton chyba, bo mam 107 trunków. Troszeczkę więcej potrzeba chyba będzie, nie? To jeszcze raz który? 167, coś takiego. Ile masz tanków? 168, a ja mam 107. Wystarczy, powiem. Wystarczy. Na pewno? Bo to jest normalny poziom. Proszę, powiedz, że tu się nie wpieprzysz. Stary, zabij tego żółwia szybciej. Ile ci odciągasz? A ta, bo 1176. Tym Karlo mi zaraz zabijesz. No i zabij mi Karlo żółw, no. Poważnie.
Ja się zemszczę. Na 2, bo 1428 i 1176. To teraz 252. Dlaczego akurat tego, którego miałem oswajać? Dlaczego się rzuci na takie poziomy? Ten T-Rex jest jakiś nienormalny, biega... Tu wie gdzie... Chyba nie wystarczy tych tranków, bo ja go strzelam nie wiadomo gdzie, bo kurde ucieka, nie? Ty ucieka. Biega jak, raczej, znaczy. Jak wszystkie nie trafisz, to wiadomo, że nie starczy. Wystarczy, że połowę trafisz. Apie, jaka taktyka. Ta, bo 1000 razy szybciej się leży zamiast 100 razy. Kurde. Nie, ten T-Rex mnie powoli wkurza, nie? 840 poziom, nie chce mi się osłabiać tyle czasu. W ogóle Karno biega za tym T-Rexem, który ma poziom to Karno? Aha, Karno go goni 924 poziom tego T-Rexa, co? Co zacząłem do niego strzelać? Zabij tego Karno, żeby swój T-Rexa. O nie, no to mam przejebane. Nad wodą, przejebane, przejebane. Węgeran. A, T-Rexa zabił mój pterodon. Mówiłem, że one są słabe. Znaczy, no wiem, ale... Chciałem oswoić go, no to pterodon mój, wiesz, zaatakował dlatego, bo rzucił mnie. To się zawsze ustawia na posywkę. Bo tu są jeszcze dwa T-Rexy, które poziomy? 1426, 252. Bogato. O, 252, spoko. To ile to będę oswajał, stary? Długo. Na razie to ja może tranków przyszykuję i w ogóle na takie wyprawy. Co dobra, ty się zwierz 1512, tak? Alfa tu biega, który w ogóle poziom? No. 191 kontra 1512. I lagi. No, lagi. Ja mogę mieć problemowo, bo mnie to zaatakowało Alfa Raptor 1700 któryś poziom. Te lagi chwile były. Chyba stracę pterodona. Nie gadaj. A, pterodon jest słaby. No. Ale którego? Słabszego czy silniejszego? Silniejszego.
Na pewno stracę. No to lipa i stracę swój cały lód. Lecę do ciebie. 176 poziom. Co to? Alfa Raptor. Lecę do ciebie. Jaka lipa. Czekaj, Alfa Raptor? Tak. O kurde. Co? Nie wiem, jak nie. Taki kaliber, który by był w stanie pokonać tę Alfę. Czekaj. Czekaj. Już do ciebie idę. Jutranus, przytrzymaj mi piwo. Po co ja się będę pierdzić? A, masz wszystko, kuźwa, promocja, masz nawet... A nie, ja go do sobie wezmę. To jest najgorsze, gdzie ja ten lód mam teraz, kurde. Ja nie wiem nawet, gdzie zginąłem. W sumie dam Jutranusowi jakieś żarcie. Masz setko, powinno starczyć. Do jedzenia, nie do picia. Ja nie widzę, gdzie zginąłem nawet. Gdy deszcz pada, to gówno widać. Dobra, lecę. I coming home. Zawalić, idę pozbierać po prostu tego franków. Dobra, jak do ciebie dolecę, no to powiedz, że on był. Właśnie mówię ci, że nie pamiętam, gdzie zginąłem. Ja ci nie powiem, gdzie ja zginąłem, bo wiem, że przysiadłem na chwilę. Chciałem zobaczyć z lornetki tej lunety, który ma poziom i... No i się stanęło się, że mi zaatakował mnie. A oswajenie na ile tutaj jest ogólnie? 10 razy szybsze. Było 5 razy szybsze, ale że są wyższe poziomy, to 10 razy szybciej. Leć do góry. Traciłem coś koło 80 tranków, tam miałem przy sobie.
Jeszcze jeden przystanek robię i już będę do ciebie dolatywał. Okej. Przystanek. A wcześniej to poziom ogólnie ten trudność gry, czy jak to podnosiłeś te, że były te poziomy takie i tak sporowe przed tym jak moda wgrałeś? Moda po prostu, tylko tyle. Ale wcześniej co pierwsze początki zaczynaliśmy, no to też nie były takie małe poziomy, bo na przykład tak jak setny brontozał czy coś takiego. A niskie poziomy były, jeszcze były na normalnym. To ty poziom tam podnosiłeś, czy co? Ty Nie, wtedy nie. Nie, te niby 10 razy trudniej, ale tak to samo było. Aha. Wtedy to normalne. Ogólnie linka do moda będziesz mógł mi podać w sumie. Bo mi się. Jedynie, że mi się teraz pobrał ogólnie w ten. Jak wbiłem, czy nie. Znaczy automatycznie ci się wtedy pobiera podczas ładowania się. A. No to jedynie, że ten. Że tak. Dużo do latania, kurde. Strasznie daleko mamy te bazy od siebie. No troszkę. Praktycznie na drugim końcu mapki. Praktycznie. Tu kursu jest commission. Trzeba rozładować dostawczaka. Dobra, jednak musiałem jeszcze inny przystanek. Jeszcze jestem niedaleko. Właśnie zobacz ile metrów jestem. 3300 u mnie. A do gunów, prawda. Masz argentami zrobił gówno. Gówniana sprawa. Jak jestem po drugiej stronie wyspy, jak masz te jeziorka, te dwa swoje, to po lewej stronie jest takie większe jezioro. To ja tam jestem. Jak lecisz, widocznie nie zapisuję tego, czy nie wiem. Wylądowałem nawet przed chwilą. Chyba, że muszę zsiąść z dinozaura. Możliwe. To tak.
Tak, nie przybliżę sobie. Tu znalazłem coś. Twojego pteranodona martwego. No to obok alfa powinna być. Jest, coś tam na pieprze. Moje ten truchełko tam leży gdzieś. Co na pieprza? Ha, zleciała. Tam gdzieś moja paczka powinna leżeć. No, twoje ciało biła. To jest czy nie? Mhm. Czyli co? Znalazłeś kilof, czy chodzi ci o alfę, że jest? A w twoim dinozaurze coś było? Nie, w dinozaurze nie, tam obok paczka powinna leżeć. Razem z moim ciałem gdzieś. A, nie, coś tam było. No i szkoda. No fajnie się ma. Ogłuszył mnie. Gdzie jesteś? Aha. W jeziorze, coś bije mojego tego. Szablozębnego. I chyba jest ten, co mnie ogłuszył, ten. Ogłuszył mnie po prostu i miałem żółto, że tak powiem. O, tam gdzieś się powinny napierdzielać. My go co chwilę odganiam. Koleś płynie z... Pasywny wziąłeś? Nie wiem co tam jest. Pasywkę wziąłeś mu. Pewno niespecjalnie. Dobra, zaraz mój go zabiję. Mam nadzieję zresztą. Pierwszej pani. Aj, szkoda. Dobra, to zaraz strzelę spy na tobie. Dobra. Kurwa, piranie mnie zabiła, bo mój kurde uciekał ode mnie, tak naprawdę. Chore. Piranie są porąbane, no to nawet do wody się nie będzie dało wejść. Dobra, można już? Ta, rozpij się. Rozpij się? Mhm. Ach, troszkę późno. Chodź za mną, panie. Nie chcę ginąć od piranii. Chodź tu. Wcale nie miał pasywki, przecież neutralny ma, nie na niego. To nie wiem czy mnie atakował. Co to w ogóle w wodzie jest? Zadziałstwo. Ty jesteś w wodzie? Znaczy już na brzegu. Co to w ogóle zadziałstwo było? Dalej pójdę, kurde. Uważaj. Ja nie mogę wejść do wody w ogóle, byś musiał go wywabić tak naprawdę.
O fakt. A, twojego też uśpił. Dobra, twój się walczy z nim. O, zaraz go twój zabije. Dobra, dałem atakuj, nie? Zaraz mnie ta kunegunda dopadnie przecież, nie? Dobra. Ja swoje rzeczy postaram się wziąć. Poczekaj chwilę, bo te piranie dalej na pewno to są. Dobra. Dobra, nie widzę żadnej. No kurwa! Co mi nagle lata? Zrespiła się nagle. Czy co? Co się zrespiło? Pirania. Serio? Będzie przypłynęła. Nie wiem, sprawdzałem, nie było nic naokoło. Zacząłem zbierać lód, uderzyła mnie raz, uderzyła drugi po sprawie. Poczekaj chwilę, przy okazji ci dam twoje rzeczy. A zabrałeś moje? Z pod wody? Dobra, to już lecę. To u mnie do bazy, ta? A tam koło tej alfy nic nie znalazłeś, ta? Żeby było rzeczy? Kurde, czekaj, co to było? Już, dobra. Koło Alfy wszystko wziąłem. Znaczy od Alfy. A, to spod wody muszę jeszcze dostać swój lód teraz. Dobra. Czekaj, wywalę to. A czekaj, nie, te kilka rzeczy to moje w sumie. W sumie tyle. Bo tam trzy steki to sobie wezmę. Za fatygę. Okej. Dobra, tak czy siak muszę pod wodę skoczyć po ten lód mój. Ogólnie staram się Argentawisem twojego szabnosemnego wyciągnąć. Za jakoś zbyt niedługo. Z wody się ciężko wyciąga. Ogólnie który poziom ma? Argentawis? No. 191. A to chyba mój pierwszy. Nie, to mój drugi dinozaur, więc. O, drugi taki gówniak pływa w wodzie. Gdzie jest mój dinozaur, ja się pytam. Gdzie ten drugi gówniak, mówisz, pływa? Nie wiedziałem, że on... No, że przy twoich rurach. Aha. No to nieźle. Który poziom bronto? Tutaj. Wychodzi. ...420. Na pewno by się trochę oswajał. A jak walczyłeś z Alfa Raptorem, to on ci walił z... ...Pteranodona, czy coś innego?
Nie, po prostu nie mogłem dać rady, a później od boku mnie zaszedł i od pleców wbił i nie mogłem się obrócić ani odlecieć. To Lipton był, nie? Ile on ma życia? Dobra, pomściłem twojego Pteranodona. Argentavis 1000, Alpha Raptor 1176 padł. Coś ciekawego w nim było też? Kilkaset prastarego mięsa. Ja pierdolę tego prastarego mięsa. Przeciążył mnie Argentavisa. Kiedy waga jest na czarno po prawej? Jak przyciążysz sobie ten... Na czarno i lecę. Ja tak nie przyciąży mi. Nie. A! Siekierka! O kurde! Ty! Czas, spierdalaj. Panie! Co się dzieje? Oj, dostanie się po tym pasztecie. Chciał sobie zobaczyć siekierkę, jaką dostałem. A oczywiście czat mi się wyświetla, te komendy po lewej. Aha. Ja nie chcę otwierać, tylko ja chcę zejść za tam. No. Ty, kurde. Łuk legendarny, niebieski. Zużycie 388, obrażenia broni 262,4%. Siekielka, legendarna. Zużycie 384, obrażenia broni 144,9. Metalowy toporek, mistrzowski, zużycie 498, obrażenia broni 316%. No to nieźle. No. Kurde. Długi łuk. Długi łuk? Nie, łuk. Dobra, ale łuk. Trzy razy więcej ponad. To lepsze niż kusza. Niż podstawowa kusza. No to wychodzi. No, koń wbij na górę, mam dla ciebie prezent. Już chwilkę. Nie mam tu problem wbić. Poczekaj już zaraz. Kurde. Serio?
Czekaj, weź zamknij to. Ty lądujwać pan. I ustaw się jakoś sensowniej. Dobra. Dwa leci. A po co mi to? Tak se. Poczekaj, poczekaj. Kurde, szkoda, że w drugą stronę się nie otwiera. Bo wszystko wpadło na dół. Kurde, ja tu tonę. Ty zobacz, ile tego jest, bo to prastare mięso. Widać mnie? Gdzie jesteś? No widać mnie. Ja bie. Weź otwórz. Poczekaj, bo nie mogę klapy znaleźć. aż mnie zlagowało, ty zwiesił mnie. Właśnie, ty log. 281 mięsa. Laga mam, stary. Też. Odlatywałem, spojrzałem się na te skrzynki i mi zlagowało. Stary, zobacz, jak ten... Przejdź tu na chwilę. Mój hełm tylko wystaje spod tych skrzynek. Ale ja... czy mój... Gdzie ja lecę ogólnie? Oha, jesteś nad jeziorem. Widać. Aha. W tejże miejscu. O, to dobrze. Ja mam laga. Ja też. Ale chodzi o to, że ty możesz się przemieszczać. A ja nic nie widzę. Ja widzę, jak jestem dopiero u ciebie nad bazą. Ale nie mogę nic zrobić tak samo. Ale mi widzisz daleko. Ja pierdzielę. Nie, lecisz, panie. Lecisz prosto. Odlegowało cię chyba. Postajesz nad jeziorem i nagle jesteś tam gdzieś w lesie. Staram się hamować. Hamuję? Nie wiem, panie. Ja lornetkę czegoś wyjmę. Bo ja kompletnie nic nie widzę, ja mam screena po prostu. A, wyjebało mnie chyba z serwera. Bo mam laga. Nie mogę nic zrobić. Stoi mi postać. No ale nie, to będzie najgorsze, jak postać mi padnie. Aha. Wyjebało. Dobra, mnie z tym mam, to by na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Nara. Cześć.